Rano zawsze jem jajecznicę, żeby kalorii dostarczyć. A powiedz, a który raz w zawodach startujesz? Pierwszy? Nie, już więcej niż 5. A teraz co jesz? Smacznego? Makaron z sosem bolońskim mama zawsze robi domowy. Aha. I co, rozumiem, że zamierzasz wygrać? Pewnie, że tak. Z najlepszego klubu jesteśmy Iskra, mała dziewczynka. Oczywiście, że tak. Ile pan tam pompuje tego powietrza? 7,5 bara. Tak? Nie za dużo? Nie. Jak? Im więcej powietrza, lżej się jedzie. No, ale a zimą też jeździcie, czy nie? Nie, na górskich. Na górskich. A co za kanapkę jesz? Jak Adam Małysz z bananem, czy... Nie. Z czym masz tą kanapkę? Z sałatą, z pomidorem, z ogórkiem i szynką. Pewnie ci zapewni zwycięstwo taka kanapka, co, czy nie? Nie wiem, mam jeszcze jedną. A. Ja chciałem się spytać, czy panie będą w wyścigu startować? Tak, no, tak, tylko numerków nam nie chcą dać. Nie, nasze dzieci będą startować. Dzieci startować, ale widzę, mama koło zakłada. No, mama musi być. Mama się zna trochę. Musi. Na mechanice rowerowej. Ja będę jechał pierwszym autem za sędzią od razu, więc będę wszystko widział, nie? Kasper, dla ciebie zadanie spokojnie wyścig ukończyć w grupie. Jeżeli to będzie możliwe, zadanie ukończyć, nie? Kornelia, Agata, wy... Walczycie, już też. Nie ma innej możliwości, nie? Okej, okay, słuchajcie, jeszcze bliżej. Jest was ponad setka zawodników. Również ci nie przebrali tam z tyłu. Kategoria młodzi, młodziczka, dobra, zostańcie. Panowie, a wy będziecie w dwójkę startować? No. Kategoria młodzik startuje na dystansie 4 okrążeń zgodnie z regulaminem. Przed metą podobno troszeczkę kamienie wylatują. Powodzenia. Dawaj, Janek. Puść. Dzień dobry, nazywam się Kamil Walecki, jestem trenerem w szkółce kolarskiej UKS Orkan Grzywna. Jak widać, organizujemy dzisiaj wyścig kolarski o Puchar Wójta Gminy Chełmża. Już jest to drugi wyścig, pogoda nam dopisuje. Młodzi adepci kolarstwa zaczynają swoją przygodę z kolarstwem i próbują się tutaj ścigać na naszych trasach. Frekwencja dopisała, jest około 90 zawodników na dość wymagającej trasie. Na różnych dystansach będziemy szlifować formę tych zawodników. Złap kierownicę! Kategorie wiekowe, jakie mamy u nas na wyścigu, to są żacy, którzy jadą na dystansie 15 km i żakinie, tam 11-12 lat i jadą żakinie na dystansie 7,5 km. Nie wydaje się to zbyt duży dystans, z tym, że trasa jest dość selektywna ze względu na to, że jest otwarty teren, są pagórki, także na pewno będzie się to dzieliło i walka o zwycięstwo będzie zacięta i wygra najsilniejszy, jak to zawsze bywa w kolarstwie.
Jeżeli chodzi o kategorię młodzik, ona już jedzie na większym dystansie i są to 24 km, czyli 3 rundy. Na pewno wyścig będzie dużo ciekawszy ze względu, że są to zawodnicy już starsi i to doświadczenie i podejście do wyścigu jest trochę inne, już wchodzi tutaj zagrywka taktyczna. Jeżeli chodzi o kategorię młodziczka, to jadą na dystansie 15 km, tak jak Jacques, dwie rundy. Wbrew pozorom to nie jest mały dystans jak na dziewczyny, ponieważ tak jak już wspominałem wcześniej, runda jest selektywna i na pewno to wszystko się rozegra w ten sposób, że będą wjeżdżały pojedyncze osoby na linię mety.